Uwaga! Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, czy na przewodach przyłączeniowych nie występuje napięcie. Czynności związane z instalacją, podłączeniem i regulacją powinien wykonywać wykwalifikowany elektryk, który zapoznał się z instrukcją obsługi oraz funkcjami urządzenia. Tryb pracy 19. Opóźnione załączenie i wyłączenie retrygowalne. Zasilany układ po podaniu impulsu wyzwalającego, zbocze narastające, zostaje wyłączony i zaczyna odmierzać nastawiony czas T1. Po upływie tego czasu przekaźnik zostaje załączony. Po wykryciu zaniku impulsu wyzwalającego, zbocze opadające, układ zaczyna odmierzać czas T2, po upływie którego wyłącza przekaźnik. Gdy czas trwania impulsu wyzwalającego jest krótszy od nastawionego czasu T1, przekaźnik nie zostaje załączony. Podanie impulsu wyzwalającego w trakcie odmierzania czasu T2 nie spowoduje wyłączenia przekaźnika, lecz ponowne odmierzenie tego czasu po zaniku impulsu, zbocze opadające. Tryb pracy 20. Opóźnione załączenie i wyłączenie nieretrygowalne. Zasilany układ po podaniu impulsu wyzwalającego, zbocze narastające, pozostaje wyłączony. Zaczyna też odmierzać nastawiony czas T1. Po upływie tego czasu przekaźnik zostaje załączony. Po wykryciu zaniku impulsu wyzwalającego, zbocze opadające, układ zaczyna odmierzać czas T2, po upływie którego wyłącza przekaźnik. Stan wejścia wyzwalającego może się zmieniać przy odliczaniu czasu T2 i nie ma on wpływu na działanie układu. Gdy czas trwania impulsu wyzwalającego jest krótszy od nastawionego czasu T1, przekaźnik nie zostaje załączony. Tryb pracy 21. Generacja impulsu o naprzemiennym czasie trwania. Zasilany układ po podaniu impulsu wyzwalającego, zbocze narastające, załącza przekaźnik na czas T1, po czym następuje jego wyłączenie. Kolejny impuls wyzwalający powoduje załączenie przekaźnika na czas T2. Następny impuls załącza przekaźnik znów na czas T1. Czas trwania impulsu wyzwalającego nie ma wpływu na czasy załączenia przekaźnika.
Tryb pracy 22. Opóźnione wyłączenie wyzwalane zboczem opadającym. Zasilany układ po podaniu impulsu wyzwalającego powoduje odliczenie nastawionego czasu T2, po upływie którego następuje wyłączenie przekaźnika na czas T1. W czasie T1 układ jest odporny na sygnały wyzwalające. Po upływie czasu T1 przekaźnik ponownie zostaje załączony. W momencie podania impulsu wyzwalającego zbocze narastające. Tryb pracy 23. Impuls czasowy wyzwalany impulsem o określonym czasie trwania. Zasilany układ po podaniu impulsu wyzwalającego, trwającego nieprzerwanie co najmniej przez czas T1, włączy przekaźnik na czas T2. Jeżeli impuls wyzwalający będzie krótszy od czasu T1, przekaźnik nie zostanie załączony. Podczas włączania przekaźnika impulsy wyzwalające są ignorowane. Tryb pracy 24. Impuls wyzwalany zboczem narastającym i opadającym. Zasilany układ po podaniu impulsu wyzwalającego zbocze narastające załącza przekaźnik na czas T1, po czym następuje jego wyłączenie. Zanik impulsu wyzwalającego zbocze opadające załączy przekaźnik na czas T2. Po czym następuje jego wyłączenie. W czasie załączenia przekaźnika zbocze narastające i opadające są ignorowane. Tryb pracy 25. Generacja określonej liczby impulsów, zaczynając od wyłączenia. Zasilany układ po podaniu impulsu wyzwalającego zbocze narastające odlicza czas T1. Po upływie tego czasu następuje załączenie przekaźnika na czas T2, po upływie którego przekaźnik jest wyłączany. Sekwencja ta powtarza się przez czas T3, a następnie przekaźnik jest wyłączany. Podczas odmierzania czasu T3 impulsy wyzwalające są ignorowane. Tryb pracy 26. Generacja określonej liczby impulsów, zaczynając od załączenia. Zasilany układ po podaniu impulsu wyzwalającego, zbocze narastające, załącza przekaźnik i odlicza czas T2. Po upływie tego czasu następuje wyłączenie przekaźnika na czas T1, po upływie którego
przekaźnik jest załączany. Sekwencja ta powtarza się przez czas T3, a następnie przekaźnik jest wyłączany. Podczas odmierzania czasu T3 impulsy wyzwalające są ignorowane.